Ja oczywiście Manko, z tej strony Kebus. E, dzisiaj krótki odcinek edukacyjny jeszcze i taki e, informacyjny może dla takich młodszych widzów, ale w sumie, nie no, w sumie każdych. E, jeżeli ktoś troszeczkę się interesuje giełdą, e, to tutaj chciałbym zahaczyć o temat właśnie giełdowy. E, czy jakby paterny wykresów giełd e, przekładają się na stima e, i oprę się tutaj o skrzynię klacz? E, no, wydaje mi się, że to jest... E, Najbardziej widoczny wykres, jeżeli chodzi o to, więc wejdziemy sobie do tabelki, którą tutaj em, wcześniej, jakby to powiedzieć, przygotowałem. Nie wiem, czy to tak można nazwać. E, załóżmy, że tak to nazwać można. I teraz tak, zobaczmy sobie m, w ogóle, jakie są. No to najbardziej myślę, że znany e, każdemu jest na samej górze, czyli e, wykres flagi. Flaga, tak? Wykres flagowy, flaga. Jak zwał? Tak zwał. Później mamy wykres, który również często się formacja odwrócenia trendu. Często również się pojawia na, na wielu. Po prostu pojawia się na wielu rzeczach, jeżeli można. No nie wiem, rzeczach, przedmiotach. No dobra, zobaczmy sobie, jak wygląda właśnie tutaj wykres flagowy. Ja mogę to wy... Dobra, powiększę sobie to po prostu. E, zobaczcie sobie jak to wygląda. Spójrzmy sobie na tylko i wyłącznie sam wykres e, i porównajmy sobie to ze Steamem. E, zobacz, kurczę, nie mogę wam tak jakby dwóch naraz. Chyba że zrobimy tak i tutaj damy tak. E, zobaczcie sobie, że mm, praktycznie idealnie pokrywa się to e, z naszym wykresem. E, tutaj mamy już poniżej dwa piki znaczy w sensie dwa piki, no po prostu dwa jakby dwa wyższe cenowo kupna widzimy tutaj, że mamy kupna tutaj jest spadek potem znowu wzrasta i potem mamy większy spadek tak mniej więcej działa wykres flagowy tutaj możemy sobie zauważyć że po takim spadku znowu nastąpi wzrost i potem spadek to jest taki dosyć Powtarzający się pattern, więc zobaczmy sobie, że mieliśmy tutaj coś takiego, takie schodki, jeżeli można to tak nazwać, no i potem mieliśmy spadek. Teraz ta tendencja się znowu powtarza. Mamy pierwszy spadek. Jest on porównywalny do tego, aczkolwiek zobaczmy sobie, że tutaj jest szansa na formowanie się drugiego, ale może to być również taki dołek, jak tutaj. Także skrzynia klacz. Myślę, że jest jednym z nieicznych, co się nie wiem, czy z nieicznych, bo nie analizowałem aż tylu rzeczy, ale jest to jeden przykład na to, że jakby wykres flagowy z giełdy ma szansę pokrycia się na Steamie. Nie tylko flagowy. Polecam sobie przejrzeć, jeżeli ktoś by chciał, to takie coś mogę Wam udostępnić. Myślałem też może nadrobieniem kursów, czy coś takiego, żeby byłyby to płatne, ale. Wiecie, mielibyście w zamian jakiś tam certyfikat czy coś takiego. Eee, także dajcie znać, co o tym sądzicie. I co? To by było na tyle. Eee, dzięki bardzo, trzymajcie się i cześć.